Cześć! Witam Was z pleneru, z lasu, jak zwykle, ostatnimi czasy. Jestem na spacerze, dotleniam mózg, dotleniam wszystkie komórki. Korzystam z tego, że witamina D3, dlatego że słoneczko jest, to mój organizm będzie wytwarzał witaminę D3, więc przynajmniej pół godziny trzeba spędzić na słońcu. Nagrywam ten film dzisiaj dla Was, żeby Wam powiedzieć, opowiedzieć może, jak podziałała na mnie dieta, jeśli chodzi o moje życie. O to, jak podeszłam do swojego organizmu. I wiecie wszyscy, że jestem w ciąży, więc chciałam tutaj a propos zawadzić leków, lekarstw, witamin i innych rzeczy, jeśli chodzi o to. Jak zaszłam w ciążę, w ogóle zaczęłam się zastanawiać, może i Wy dochodzicie do takich wniosków, że skoro witaminę D3, w ogóle witaminę D, mój organizm wytwarza sam pod wpływem słońca, gdzie przebywamy przez pół godziny na słońcu, organizm wytwarza witaminę D. Ja tak słyszałam, może się mylę, to mnie poprawcie w komentarzach, ale podobno organizm sam wytwarza. Czy myślicie, że innych witamin też nie wytwarza? Albo czy to, że witaminy są przyswajalne w tłuszczach, czy to jest rzeczywiście prawda? No ja tak różnie do tego podchodzę. Słucham na pewno swojego organizmu, odkąd byłam na diecie. Teraz zaczęłam słuchać swojego organizmu i byłam już w dwóch ciążach. Mam córkę i mam syna. Córka ma 14 lat, a synek ma 6. I takie wnioski wysnułam a propos lekarstw przy okazji w ciąży. Dlatego, że kobiety w ciąży niby nie mogą brać lekarstw, z tym, że lekarze czasem przepisują te lekarstwa. Przepisują NOSPE, przepisują witaminy, przepisują luteiny i tak dalej. Więc tak, ja byłam w dwóch ciążach, tak jak wspomniałam, i zawsze brałam witaminę. Zawsze bałam się ich nie brać. Brałam witaminy, brałam kwas foliowy i starałam się przestrzegać tego, ale w tej ciąży zrobiłam, już byłam po dietach, byłam trochę mądrzejsza i wiedziałam, że nasz organizm potrafi sobie przyswoić różne rzeczy sam. Niektóre rzeczy potrafi sam wytworzyć i postanowiłam zaryzykować. Niektóre mamy mnie tutaj po prostu zaraz zaatakują, że robię eksperymenty też na sobie i na moim dziecku, które mam w brzuchu, ale oczywiście obserwując swój organizm nie robiłam niczego na siłę. Więc a propos witamin. W ogóle jak zaszłam w ciążę, lekarz mi kazał brać luteinę, bo stwierdził, że podtrzymamy troszkę ciążę, no bo brać, po prostu. Ja jej nie wzięłam, wyczytałam, od czego ta luteina jest. Poza tym, że podtrzymuje ciążę, to jeszcze jest, jeżeli kobieta ma za mało chyba progesteronu, tak? Ja swój progesteron przy okazji dał mi na badania, gdzie swój progesteron zmierzyłam, miałam super. Więc stwierdziłam, że skoro mam fajny progesteron, to dlaczego ja mam brać luteinę, czyli naturalny, czyli hormon po prostu kobiecy, hormon, który muszę brać dodatkowo. Stwierdziłam, że tego nie będę brała. Nic mi się nie stało. Żyję, to był początek ciąży, dzisiaj już jest prawie 7 miesiąc i żyję, jest ok. Także nie wzięłam tego. Kolejną rzeczą, jaka była, to był kwas foliowy, który troszeczkę łykałam ze względu na poprzednie ciąże i chciałam po prostu wiedzieć, że no, będzie wszystko standardowo, tak? Podeszłam do tego standardowo, kwas foliowy i tak dalej, i tak dalej. Później wyczytałam, że kwas foliowy jest w kiwi, że nawet pomarańcze mają kwas foliowy i inne owoce oraz warzywa, więc zaczęłam dostarczać naturalnie. Kwas foliowy też odstawiłam. Zaczęłam też brać na początku ciąży witaminy, czyli standardowo, tak jak w każdej ciąży, witaminy są w różnych przedziałach, ale przeważnie to jest od 30 do 50 zł dla kobiet w ciąży, a nawet i drożej. Więc stwierdziłam, że czy te po diecie dr Dąbrowskiej nie do końca wierzę w witaminy, lekarstwa i inne rzeczy. Więc stwierdziłam, że sobie zrobię test
i nie będę brała witamin. Nie brałam witamin przez 1,5 miesiąca. Zrobiłam badania, czyli miałam w ogóle powiększone o witaminę D tabletki, miałam oczywiście kwas foliowy w tych witaminach, były to witaminy te DHA, te takie teraz, które są modne. Stwierdziłam, że nie będę tego brała. Zrobiłam badania, okazało się, że żelazo i wszystko mam w normie, co mnie zaskoczyło, ponieważ w momencie, kiedy brałam w pierwszej ciąży z córką, miałam słabe żelazo, a brałam witaminy. Miałam słabe żelazo i jeszcze musiałam dodatkowo jeść wątróbkę w pierwszej ciąży, musiałam jeść natkę pietruszki, wszystko co ma dużo żelaza, a tutaj nie. Jestem po dietach i moje badania od początku były dobre. Jestem po chorobie niedoczynności tarczycy. Fakt, że tarczyca przez chwileczkę mi skoczyła, bo w momencie, kiedy miałam wymioty, jadłam dużo białych bułek i dużo słodkich rzeczy typu dżemy i tak dalej i nabiał i skoczyła mi niedoczynność tarczycy, troszeczkę się podwyższyła. No i lekarz kazał mi brać jodid. Następne lekarstwo. Oczywiście dla mojego dobra mi to kazał, tak? Pierwszy miesiąc brałam, unormowałam sobie to wszystko, ale lekarz kazał mi brać dalej, a ja już nie biorę. I wyniki mam super, więc w tym momencie jestem w 7 miesiącu ciąży, nie biorę żadnych lekarstw, dotleniam się, chodzę dużo na spacery, jem dużo owoców kiwi, które mają bardzo dużo witaminy C, kwasu foliowego, codziennie goszczą w moim menu, jem banany, gdzie jest dużo potasu, jem wszystkie cytrusy, uwielbiam grejpfruty, arbuzy już też jem, chociaż jeszcze mamy teraz kwiecień, ale już jak czasem można dostać dobrego arbuza. Pewnie nie jest on do końca taki zdrowy i naturalny, ale no takie mamy czasy niestety. Więc chciałam Wam powiedzieć, że a propos witamin, a propos lekarstw, też zastanówcie się w momencie, kiedy boicie się czegoś odstawić, albo zaczynacie, albo jesteście w ciąży i łykacie to, łykacie tamto i tak dalej. Organizm wiele rzeczy wytwarza sam, a do tego jesteśmy w stanie sobie wszystko unormować jedzeniem, czyli zdrowym żywieniem, zdrowym trybem życia, dużo przebywać na powietrzu, w lesie, na słońcu i w ogóle jeszcze Wam powiem taką abstrakcję. W każdej ciąży się opalałam, ponieważ była to dużo witaminy D3 właśnie dostarczałam dziecku i z wielkim brzuchem też się opalałam, byłam opalona i byłam zawsze zdrowa. Żegnam się z Wami, idę dalej na spacer i pozdrawiam.